Czy znalazłeś kiedyś jakiś skarb? Mnie się jeszcze nie zdarzyło, ale mam znajomych, którzy znaleźli skarb. Kupili kiedyś stary dom na wsi, chcieli go wyremontować, zaczęło się wszystko od wielkiego sprzątania i ojciec tej rodziny w piwnicy znalazł, kiedy sprzątał, y, jakieś tajemnicze przykrycie, jakiś dekiel, coś z drewna, co wyglądało, że przykrywa jakąś dużą skrzynię. Zwołał zaraz całą rodzinę, zaczęli odgrzebywać, zaczęli odkrywać. Potem wiele razy wracali do tego, mówiąc, jak bardzo to było dla nich potrzebne. Poczuli się rodziną, każdy chciał uczestniczyć w tym odkrywaniu, co jest w tym skarbie. W historii Izraela, było takie spotkanie, które zostało bardzo dobrze zapamiętane. Izraelici wrócili po niewoli babilońskiej do Jerozolimy, zabierali się do budowy świątyni, a właściwie odbudowy, i dowiedzieli się, że odnaleziono ważną księgę księgę prawa Bożego. Domagali się od kapłana Estrasza, żeby przyniósł, żeby zgromadził ich, żeby czytał głośno. To, co się stało w tym dniu, co trwało cały dzień, wiele godzin, co zaczęło się od pokłonu wobec Boga i uważnego czytania i objaśniania tego prawa, to wszystko nazwano powstaniem Judaizmu. Wspólne czytanie tworzy wspólnotę. Mamy okazję do tego, żeby przeżyć wspólnotę Kościoła przez wspólne czytanie najbardziej kościelnej Ewangelii Ewangelii Świętego Mateusza. Nie róbmy tego w domu. Zróbmy to co najmniej w jakiejś małej grupie. Czytajmy głośno. I bądźmy jako wielcy poszukiwacze skarbu. Co w tym prawie Bożym jest? Co Jezus mówi? Jak mogę to odnieść do mojego życia? Wiedzmy, że ta Ewangelia Świętego Mateusza jest rzeczywiście wyjątkowa. Ona jest nazywana kościelną. Ona była najczęściej komentowana. W pierwszych wiekach przynajmniej. Zachowało się najwięcej homilii z pierwszych wieków. Według niej wykładano, jak wierzyć i jak żyć. Zacznijmy czytać, czytajmy na głos, słuchajmy innych i słuchajmy siebie. Wracamy w ten sposób do tego, kiedy ta Biblia powstawała, cała Biblia, także i ta Ewangelia Mateusza, kiedy była kultura oralna, kiedy czytało się książki na głos. I kiedy człowiekowi bardziej w serce zapadało to, co słucha. I spróbujmy w tym czytaniu odnaleźć się w Kościele. Pytajmy się, dlaczego jestem, dlaczego tworzę tę wspólnotę, dlaczego ta Ewangelia jest nie tylko dla mnie, ale także dla tych, którzy dziś ze mną czytają i którzy będą czytać w inne dni. Zapraszam, odkryjmy skarb, którym jest w tym roku Ewangelia Świętego Mateusza.